Hej, tu Bartek Bereszyński, zapraszam meczyki do Genui. Porozmawiamy o piłce, o życiu i o tym, co przyjemne. Przekładam to, jacy są głosi do siebie. Tak jak już wspomniałem jeszcze wcześniej, że Polacy potrafią być toksyczni, hermetyczni, zamknięci, tacy, wiesz, no jak widzisz w Polsce sąsiada, to najczęściej odwracasz głowę, nie? I udajesz, że go nie widzisz. Mhm. A tutaj ja idąc na spacer z dzieckiem, jakby nie spotykam się z osobą starszą, czy osobą taką w podeszłym wieku, która by się nie zatrzymała i by nie zagadała, więc jakby no to już świadczy o tej mentalności, innej mentalności, że oni są bardziej otwarci, bardziej tacy bez barier jakby, że no, do każdego możesz podejść, zapytać się ciao, come stai i jakby to jest rzecz normalna, nie? No w Polsce jakbym zapytał się do sąsiada, którego... A zobacz, ten pan przeszedł i nie zaczepił. No wiadomo, że tak, no wiadomo, że też nie mówimy, wiadomo, że to musi być, spojrzeć się gdzieś wzrokiem, uśmiechniesz się do kogoś, no to już jest inna relacja, nie? W Polsce jakbyś do kogoś podszedł tak na ulicy i byś zapytał się, jak się masz, no to po pierwsze ten człowiek by pewnie się zdziwił, bo pewnie skrzywiłby się na pewno. Nie znam ciebie, co ty do mnie mówisz w ogóle, nie? A tutaj to jest pewnie normalnie, nie? I jakby na takiej zasadzie, że to jest spoko. Ile ty tu będziesz jeszcze? No na pewno do czerwca. To na pewno. A jak zobaczymy, nie wiem, ja nie powiem ci, ile tu będę, bo nie wiem. Mhm. Mogę być tutaj jeszcze 4 lata, mogę być 4,5, mogę być 5, mogę być 7, a mogę być pół roku. A pamiętasz, znaczy na pewno pamiętasz, ale pytanie, czy mi powiesz ofertę, którą odrzuciłeś, a była naprawdę ciekawa? Czy ja odrzuciłem? No odrzucałem pewnie ofertę z Turcji. Mhm. Kiedyś. Czy Besiktas, czy coś, nie wiem, czy to były oferty, ale jakby no... mogła być pewnie oferta, natomiast ja powiedziałem, że mnie to nie interesuje, nie? Okay. Jakby to odrzuciłem. A to był czas Legii, czy czas Sampy? Nie, czas Sampdorii. Okay. Z Legii odrzuciłem, była konkretna oferta z Trabzonsporu. Kiedyś. Dominik Ebebenge i jeszcze Zabesnika Hasiego chcieli mnie sprzedać. Mhm. Była oferta z Trabzonsporu, natomiast powiedziałem, że nie pójdę tam. Zabesnika Hasiego, czyli jakbyś odszedł, to byś nie zagrał w Lidze Mistrzów z Legii. Tak, tak. No, wiesz, to ja miałem taki moment, że odszedł... kto tam był? Był Czerczesow i przyszedł on. Tak. Ja byłem potem pół roku, co nie grałem. Okej. I oni mnie chcieli troszeczkę sprzedać, ale no... Ty się troszeczkę nie dałeś. Nie dałem się do Trabzonsporu, no wiesz, ja miałem 20 lat, 24 lata i chciałem pograć w poważnej piłce, wiesz, to była... Nie mówię, że to nie jest poważna piłka, ale Turcja, miasto gdzieś daleko od wszystkiego, teraz zdobędą mistrza, ale jakby wtedy to nie był też jakaś potęga. No tak. Dobry zespół, super pieniądze, natomiast ja oczekiwałem czegoś z Ligi Top 5 i jakby to był mój cel. Jasne, a jeśli chodzi o Sampę, to zainteresowanie, które było, a nie wyszło? Nie mówię o ostatnim okienku na przykład. Nie, tylko... no pewnie był Inter. Inter był w sumie taką, to ten sprzed 2 lat chyba, czy 3, 2, nie pamiętam już. To był taki bardzo poważny temat. No, a taki, że byłeś w Mediolanie rozmawiać, czy nie? Wiesz co, no ja nie musiałem być w Mediolanie, no to tak nie działa, nie? I jakby ja nie muszę rozmawiać, ja mam od tego ludzi, którzy rozmawiali, którzy byli w Mediolanie, żeby się spotkać. Okay. Więc jakby ja tam nie musiałem być. Ja piłkarz tak na dobrą sprawę, no to albo ktoś go przekonuje, no to musi wtedy się z nim spotkać, no, albo po prostu jedzie na testy medyczne, nie? Wiem, jak to działa, nie? Natomiast bardziej mi chodzi o to, że no taki klub lubi czasem zaprosić piłkarza, żeby mu pokazać, no to też nie było, warto, na nie było też tak, że już było, pewnie byłem na jakiejś krótkiej liście wyboru i było gdzieś blisko, byli na rozmowach. Ale jakieś... nie byłeś takim, żeby go kusili aż tak, ale to nie było też tak, że ja byłem numerem jeden i tylko ja, nie? Więc jakby, no tak to gdzieś tam było. Ty z Lewym miałeś jakieś wspomnienie, które było dla ciebie takie, wiesz, sympatyczne, najlepsze przeżycie z nim? Wiesz co, byliśmy kiedyś na... Byłem kiedyś w Dubaju z Sobiechem, Arturem Sobiechem i z jego żoną na Sylwestra mieliśmy być. Okazało się, że my mieliśmy w ogóle wracać, to było 4 dni przed podpisaniem kontraktu z Sampdorią, nie? Miałem wracać wcześniej, bo mieliśmy wcześniej lecieć do Sampdorii. Okazało się, że podpisanie będzie trochę później,
i że zostajemy jednak, no możemy zostać na tę noc. Więc tam dokupiliśmy wszystko, zostaliśmy dalej, no i Lewy w ogóle chciał przyjść do nas do hotelu na Sylwestra. Okej. Pewnie dlatego, że chciał z nami spędzić czas, nie? Mhm. Nie dlatego, że u niego było coś nie tak, bo tam pewnie miał lepszy hotel niż my, ale chciał przyjść do nas. Wiesz co, to bezczelnie Paweł Dawidowicz, a sorry, że ci przerywam, ale gadamy o tym, że no byłem na Zanzibarze, ja coś mówię, że wiesz, jedzenie tam mają strasznie specyficzne, nie? Nie jedziesz tam raczej się najeść i z pełnym brzuchem nie wracasz, a on, nie no, to zależy jaki masz hotel. Więc bardzo bezczelnie mi wjechał, ale faktycznie z tej strony chyba Lewy miał troszkę... No nie, ale okazało się na to, że słuchaj, nie wpuścili go do nas do hotelu, powiedzieli, że jest full. Jeżeli oni dołożą dwie osoby, jeden stolik do naszej, do tego hotelu, aha, to że Sylwester straci na jakości, oni tego nie zrobią. Bez względu na to, że to jest Robert Lewandowski. Czyli jak Lewy by przyszedł do hotelu na Sylwestra, to oni stracą na jakości. Tak, bo stwierdzili, że wtedy dołożą stolik i wtedy będzie albo mniej miejsca dla innych gości, albo będzie mniej miejsca dla kelnerów i jakby to już ten serwis nie będzie taki sam, jaki być powinien, nie? O, wow. To poważna sprawa. I okazało się, że Lewego nie wpuścili i kolację zjedliśmy z Sobim w hotelu u nas, on Lewy zjadł u siebie, ale potem pojechaliśmy do nich do hotelu. Okay. No i tam już spędziliśmy sobie... Nie stracił Sylwester jakości, jak ty tam byłeś w hotelu Lewego? Tam zyskał, tylko wyłącznie zyskał, słuchaj. I no i fajna impreza i fajnie się bawiliśmy. Okej, okay, jasna sprawa. I jak drink z Lewem, to faktycznie tam musi być polewka z brzozy i tak dalej, czy...? Nie, normalnie. Tradycyjnie. Okej, okay, tradycyjnie. A jeśli chodzi z kolei o twoje najlepsze wspomnienie, ale takie prywatne, jeśli to może być prywatne, z kadry? No pewnie jakieś wyjście, no. Pewnie jakieś wyjście z tą naszą grupą taką, którą już wspominałem, no to na pewno jakieś wyjście, czy na kolację, czy na imprezę, natomiast no wiesz, tutaj trzeba wszystko naprawdę dzielić, że dzisiaj ta świadomość nasza jest zupełnie inna i nawet nie, wyjście no... na imprezę nie powoduje tego, że my siedzimy o 4:30 czy 5 z rękami czy z nogami nie wiadomo gdzie, pijani, obojętnie, możemy iść tutaj. Tylko po prostu bawimy się fajnie, no to jest czas po prostu, gdzie trener nam pozwolił wyjść na kolację, na imprezę i się po prostu bawimy i to są fajne wspomnienia, które cementują drużynę, nie? To jesteśmy tylko ludźmi. Ale widzisz, też masz pewien absurd, pewnie sam czujesz w tym, co mówisz, że zaczynasz opowiadać historię o wyjściu i się tłumaczysz od razu. Tłumaczysz. Nie, o tym strasznie mówię. To brzmi. Wiesz co, bo to jest tak, że ja nie mam z tym problemu, nigdy z tym nie miałem problemu. Jak chcę wypić piwo, to wypiję piwo i jakby nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, po pierwsze, po drugie, nikt mnie nie będzie oceniał. Poza tym to jest mój czas wolny i jakby mogę robić, co chcę. Ważne, żebym jutro na treningu był wypoczęty. Jeżeli ja wiem, że następnego dnia mam trening jakiś tam regeneracyjny, rowerek, 10 minut jakieś rolowanie i to jest koniec, bo jestem po meczu, no to dlaczego nie napić się dwa kieliszki wina, które jakby sprawią, że w jakimś stopniu, czy nawet czerwone wino, nie wiem, dla zdrowotności, czy cokolwiek. Czy no po prostu mięska, dlatego, żeby się dobrze poczuć, żeby fajnie coś uczcić albo cokolwiek, to jest dla mnie rzecz normalna. Ty jesteś taki swój chłop. Nie, oczywiście, no wódeczki też się nabiję, no oczywiście, że tak, jak jest miejsce i czas, to po sezonie, no to dlaczego nie? Wiesz, to podoba mi się ten dialog. Ty też jesteś swój chłop, no wódeczki się też napije. No, no słuchaj, no nie można dać się zwariować. Ja jestem osobą normalną, jakby... jeżeli ktoś nie pije, to nie, że nie jest nienormalny, ale po prostu... Wiesz, no ja jestem... Staram się być też normalnym człowiekiem, oprócz tego, że jestem piłkarzem i staram się być profesjonalistą naprawdę 24 godziny na dobę. A fajnie to powiedziałeś. Staram się być też normalnym człowiekiem oprócz tego, że jestem piłkarzem, nie? Tak, bo to jest, wiesz, no my... Wiesz, to jest ktoś, zależność. Wiesz, no ktoś mi mówi, że ty jedziesz na 4 godziny do klubu i masz cały dzień wolny, ale ja mówię, nie, no ja jestem piłkarzem cały rok i cały czas, bo to, że ja jadę na weekend gdzieś sobie wolny mam, czy jadę po meczu, czy jestem teraz po treningu, ale muszę uważać, co jem, muszę uważać, co zrobię, bo jutro muszę być w formie. I jakby to jest profesjonalizm. Nie o winko i nie o whisky i nie o piwko, tylko jak już do tej wódeczki jest okazja usiąść i następnego dnia jest luz, to z kim najprzyjemniej? Masz swoje takie osoby? Wiesz co, ja nie mówię o moich prywatnych znajomych, których jakby no bez sensu, żeby tutaj o nich mówić. No słuchaj, no, lubię się napić, nie wiem, z kamykiem się lubię napić, czy z Żyrkiem lubię się napić, czy mówimy tutaj o osobach z kadry, gdzie też jak, czy razem na wakacje, czy cokolwiek, to też pozwolimy sobie na coś więcej niż kieliszek wina, więc... Ale z kim masz największy fan z tego?
Wiesz co, są śmieszne, są różne osoby. Klisi jest fajny. Mieliśmy tą kolację, gdzie byli golce przed kadrą i tam sobie pozwoliliśmy na coś więcej niż jeden kieliszek wina wszyscy. Nie było źle, nie było mówię, pijaństwa, ale zamknęliśmy imprezę z Klisim, więc nasze dziewczyny też nadawały na podobnych falach, więc było fajnie, przyjemnie. A ty jesteś taki miły, sympatyczny w alkoholu? Ja jestem bardzo, jestem taki wodzirej, jakby wiesz, rozkręcam imprezę. Byłem kiedyś na kosy właśnie weselu, no to możecie zapytać go kiedyś albo kogokolwiek, kto tam był, jak orkiestra skończyła grać, kto rozkręcił dalszą część imprezy, więc... A ty jesteś pod disco polo też? Wszystko, ja do tańca i do różańca, ja to naprawdę, no może być i to, może być i to. Przy disco polo wszyscy się bawią przy disco polo, dlaczego nie? Jak jest dobry czas, sobie powiedz mi dobre wesele bez disco polo, no ciężko. No nie ma, nie jakiś ma, kawałek ma. Zawsze musi być i... A na włoskim weselu byłeś? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Kurczę, tego jestem ciekawy. Jeszcze nie. Bardzo. Ale może być fajnie klimatycznie. Słuchaj, to siadamy sobie na obiadek, pogadamy trochę szerzej. Tak jest. Ładnie tu masz, to trzeba przyznać. Kiedy paliłeś pierwszego papierosa? Nie wiem, z 14 lat. Temu? Nie. Czy 14 lat? W sumie podobnie wychodzi. Podobnie wychodzi, no. No takie 14-15 lat pewnie jak miałem gdzieś tam na... Popaliłem na osiedlu, ale nie było tego dużo, wiesz? Bardziej to było na zasadzie spróbowania. Wiesz co, kiedyś to było też inaczej, nie było aż tak. Akurat też w takim towarzystwie byłem, osiedlu, gdzie nie było jakichś większych pokus. Mhm. Bardziej to były osoby, które były, no nie chcę powiedzieć, z dobrych domów, natomiast z takich domów, gdzie rodzice byli świadomi, jak wychowywać swoje dzieci. Okay. O, ładnie to ubrałem w słowa. Natomiast wiadomo, robiło się głupoty, robiło się głupie rzeczy, natomiast nie było jakby tego takiego... Ja też, wiesz, wiedziałem, co jest dobre, co jest złe i jakby dobierałem sobie towarzystwo do swoich potrzeb. Więc jakby pod tym względem, no, próbowałem wszystkiego, prawie wszystkiego, natomiast no, wszystko jakby rozdzielałem, że to jest dobre, to jest złe. Mhm. Uważałem, że teraz jest dobry moment na to, żeby spróbować papierosa, ale tylko po to, żeby go spróbować, nie po to, żeby go palić za nałogowo gdzieś przez następne tygodnie czy miesiące. Więc... Jasne. Zioło to samo, czy nie? Nie, no zioła jeszcze nie próbowałem. Jeszcze nie, okej. Okay. To chyba w Neapolu trzeba najprędzej, chociaż... Nie, ja bardziej sobie... Może kiedyś, jak skończę granie w piłkę, to powiedziałem, że jeżeli jedyne miejsce na jakim świecie mogę to zrobić, to gdzieś sobie polecę na Wyspy Karaibskie, na jakąś Jamajkę albo Kubę. Okej. Okay. Jak wygląda Warszawa, jeśli się jest piłkarzem Legii? Czy co, no mi się bardzo podobało, no. Warszawa... Nie, prego. Na kawka? Ile? Okej, perluj. Grazie. Si, si. Łatwo zginąć w Warszawie, nie? Pochłania to miasto, ja też miałem, wiesz... Na szczęście ja miałem zawsze trochę poukładane w głowie i wiedziałem, co jest dobre, co jest złe, chociaż miałem taki moment. Przyznam, że miałem kontuzję i tak z jedną impreza, druga impreza i tak dobrze, że mam osoby koło siebie, które potrafią czasami mną wstrząsnąć i wiesz, no nie miałem z tym problemu, jakby oddzielałem to, że jest źle, że nie powinienem tak robić, pójść na imprezę, jak się ma kontuzję, ale po prostu no czasami tak bywa. To w szatni tam też trzeba dobrze usiąść? Nie, w szatni akurat, wiesz co, no ja byłem w tej szatni, była bardzo duża różnorodność, nie? I było i doświadczeni zagraniczni piłkarze, jak Wrdoliak, jak Radowicz. No ty miałeś chyba najfajniejszą szatnię Legii. Była też Polska, typu Wawrzyniak, Saganowski, Żewłakow. Więc to też były osoby, które jakby no, znając ich teraz i wiedząc jak, to na pewno tam się działo po meczach. A jakby my może młodsi zawodnicy też nie braliśmy tak w tym udziału. Ja przychodząc do Legii miałem 20 lat i byłem tam nowy. Natomiast wiesz co, no... Nie spotkałem żadnego piłkarza, który by może pochłonął, poleciał w Warszawie, jakiś istotny. No nie, to Kosa tylko mówił, ale to też nie, że pochłonęło go miasto, ale mówił, że no wychodził, wydawał 30-40 w weekend, a potem wracał do siebie, nie? No, sam wiesz, do tego... ale Kosa to akurat, co ci mam powiedzieć, no mówił, ja też byłem w tym samym czasie z Kosą w szatni, a mówił, że jakbyś wszedł źle ubrany do szatni Legii, to by źle na ciebie patrzyli. I nie zgodzę się z tym. Okay, wiadomo, że był Liuboja, który potrafił wyjść na trening z Rolexem a zapomniałem go zdjąć. I wiesz, jakby tylko po to, żeby pokazać, że ma zegarek, albo zapytać, żeby powiedział jakiemuś młodemu, żeby wszedł do szatni, zapytał się go, która jest godzina i wiesz, wszyscy wiedzieli, że ma nowy zegarek. Ten zespół, jaki ja byłem w tych czasach, to był najlepsza Legia. Bardzo dawna, może nie wiem czy w historii, ale od wielu lat na pewno najsilniejsza. Dużo osób wrzuca
skład Legii z meczu z Realem, nie? Jednym, pamiętam, drugim. No i w tym składzie jesteś. Więc to jakby... Wiesz, no ja byłem 5 sezonów, 4 mistrzostwa, 4 razy faza grupowa Ligi Europejskiej i raz Liga Mistrzów. No, a ile razy obrzucony dom jajkami w Poznaniu? No to. Raza dobrze, ale... Naprawdę dobrze? No w porządku, ale wiesz co, złapany został, wiecie, doszliśmy z tatą, kto to zrobił. I na końcu skończyło się tak, że przyszedł z drabiną i z kerszerem i czyścił ten dom, więc... Okej. Okay. Skończyło się tak, że tata go przyprowadził, muszę powiedzieć. Teraz w Poznaniu jak się czujesz, jeśli bywałeś w ogóle? Wiesz co, powiem tak, no wiadomo, że unikam niepotrzebnych, nie kuszę losu, nie chodzę gdzieś nie wiadomo gdzie. Natomiast, wiesz, patrząc z perspektywy czasu, to była najważniejsza decyzja w moim życiu i najlepsza, więc myślę, że dużo normalnych ludzi to rozumie. Ja nawet, wiesz, gdzieś mam historię nawet na Messengerach, czy na Instagramach, czy cokolwiek, że w 2017 roku pisał do mnie ty taki, ty owaki, a dwa lata później mam od niego wiadomość, słuchaj, szacun, coś tam, więc jakby mam dwie wiadomości od niego, jedną taką, a jedną sam się zreflektował po dwóch latach i mi napisał coś miłego. I to jest chyba takie fajne i podsumowujące, nie? To prawda. A propos tej szatni Legii jeszcze i Kosy, to znam historię, jak to chyba było zgrupowanie i Kosa wszedł na zasadzie bajerki, że ja mam teraz takie perfumy, tam dałem, wiesz, ponad tysiaka za taką fiolkę. Zobacz, jak to pachnie. Podszedł do niego Tomek Kiełbowicz. Ty, pokaż Kuba, nie? Zaczął psiukać w powietrze. Ty, to masz jakieś 700 mniej w tym momencie. I mu to oddał. Więc bywały pewnie takie klimaty. A kto był już poza Kosą? Zostawmy go. Z tych zagranicznych na przykład piłkarzy. Takim bajerantem pozytywnym. No, Liboja. Mhm. Numer jeden na pewno. Tak z bajerantów, no to... Wiesz, on rzadko był, nie? Rado też lubił podkręcić, Rado też byłby ten, ale on był taki naprawdę na bardzo fajnym poziomie i robił to z takim smakiem, nie było to... Rado jest taki swojski, nie? Nie było to złe, ja nie mówię o tym, że wiesz, no lubił, szyderkę zrobił i tak dalej, czy cokolwiek, ale to nie było nic negatywnego, tylko no po prostu to jest specyfika szatni piłkarskiej, nie? To nie jest nic, co bym to podkreślił bardziej na plus niż na minus. No dobra, a jeśli chodzi o postaci, które zrobiły na tobie jakieś wrażenie na zasadzie w ogóle, że... Co za gość, jak on może jednak doprowadzać się do tego rygoru treningowego, patrząc na to, jaki on ma charakter, jaki jest posrany, brzydko mówiąc. To spotkałeś kogoś takiego we Włoszech, w kadrze? Wiesz co, dobrym przykładem jest Jędza, bo on jest taki, że on jest śmieszek, kiszek, poza boiskiem, na boisku czasami też, ale jak trzeba, to ciężko pracuje. Jakby... Mhm. Poznając Jędzę w tej prywatnej sferze, tej takiej szatniowej, pozaboiskowej, no to byś nigdy nie powiedział, że on może być, nie wiem, kapitanem, albo że może być osobą, która jest poważna na boisku, która się przykłada. No a jakby przychodzą co do czego, no to i trenował super i zawsze grał super, więc to jest taka osoba, która... Dwie totalne przeciwności, nie? Na boisku i poza boiskiem, więc to jest na pewno taka, to mi się rzuciło w oczy. No a tak, to wiesz co, no... Na pewno Liboja w końcówce, no ciężko było, wiesz, w poniedziałek nie trenował, w wtorek nie trenował, w środę nie trenował, w czwartek wyszedł potruchtać, w piątek... Ale on się witał chociaż z wami, pojawił się w szatni? Nie, no czy... był w szatni, no, ale jakiś masaż, jakieś tutaj jacuzzi i starcie, okay. Nie? Mecz w sobotę, no to w czwartek może coś potruchtał, w piątek zrobił rozruch i grał, no więc to było takie. A tak z osób, które... No Sagan mi zawsze imponował tym, że no nie odpuścił żadnego treningu, nie? Nawet uczę czasowa, kurczę, 37-8 lat i zasuwał wszystko, a było tak, że 20-latkowie wymiękali, nie? Jaka była najdziwniejsza sytuacja, w jakiej widziałeś Wojtka Hadaja? No pewnie ta ostatnia, na wideo na YouTubie, gdzie widziałem, co tam wyprawiał. Najdziwniejsza? No widziałem go najdziwniejszą, jak przychodziłem czasami na trening, a siedział w jacuzzi naszym, więc to... Do tego nawiązywałem. Albo korzystał z naszej siłowni, albo no, tam było kilka problemów z tym związanych. Właśnie, to ja nie wiedziałem, że ty też trafiałeś, ale słyszałem właśnie, że chyba Henning Berg. Pierwszy dzień. Albo oprowadzany po szatni i wszedł do szatni, a pan Hadaj siedział w jacuzzi rozłożony jak u siebie. Jak i przywitał, mówi chyba coś tam po angielsku, welcome coach. Czy Bogusław Jasnodorski to jest taki gość, z którym miałbyś ochotę wyjechać na przykład na weekend w trakcie wakacji i pobyć po prostu? Jasne, ja mam z prezesem Jasnodorskim kontakt do dzisiaj. Wiadomo, że pewnie gdzieś tam nie jakiś systematyczny, nie ograniczony, ale ja śledzę pewnie, co się dzieje u niego, na tyle, ile mogę.
on śledzi pewnie, co się dzieje u mnie i czasami wymienimy się wiadomością, czasami sobie gdzieś tam odpowiemy na Instagramie na jakąś relację czy cokolwiek, więc mam z nim kontakt i na pewno to jest osoba, która mnie będzie wspominać miło, a ja będę wspominał miło jego i chętnie myślę, że jestem przekonany, że jeszcze kiedyś razem coś zrobimy. No. Może kiedyś będzie znowu moim prezesem. O. Nie wiem, czy w roli piłkarza ja, czy może w roli jakiejś innej. Mhm. No to tylko jeden klub taki widzę, gdzie by to się mogło zdarzyć. Wiesz co, no, ja nie mówię, przecież nie mówię o czymś, co będzie za rok. Mhm. Mówię o czymś, co będzie w przestrzeni, nie wiem, 6-7 lat. No tak. No to wyobraź sobie, nie wiem, klub czwartej ligi, który za chwilę awansuje. Grazie. A jeśli chodzi z kolei o tę drugą postać, miałeś z nim jakiś prywatny kontakt? Mówię oczywiście o Dariuszu Mioduskim, czy... Nie, wiesz co, jak ja byłem to w Legii, to był, można powiedzieć, że był prezes Leśnodorski, Dariusz Mioduski, Maciej Wandzel. Natomiast no, w zasadzie kontakt mieliśmy tylko i wyłącznie z prezesem Leśnodorskim i z prezesem Wandzlem, z którymi zresztą do dziś mam kontakt. Prezes Mioduski był z tyłu. Prezes Mioduski, jak ja odszedł, to stał się jakby osobą najważniejszą w Legii i wtedy jakby on przejął te wszystkie role, natomiast on to był taki... sprzedał jeszcze Leśny, czy Dariusz? Ja odchodziłem w styczniu, więc chyba mnie... To było na tej zasadzie, że tam oni się rozstawali, natomiast okay. Jeszcze chyba prezes Leśnodorski. Prezes Leśnodorski strasznie dużo ryzykował. Mhm. I oni to nawet przyznawali, czy z dyrektorem sportowym ówczesnym Żewłakowem, Michałem, ryzykowali dużo i to im zażarło. Mhm. A tutaj coś nie zażarło. Chciałbym Ciebie wypytać o poszczególne osoby, takie, z którymi miałeś kontakt i usłyszeć takie pierwsze skojarzenie. Paulo Sousa? Przed Bayerka, taka wiesz? Wiesz, nie mówię tego słowem Bayer, bo teraz przyjął krzywkę, że jest Bayeran, ale, no tak. Ale taki, że i dobrze pomagada, wiesz, tutaj przygotuje się odpowiednio, wiesz, tutaj przeczytał coś z cytatu Jana Pawła II, tutaj tak. Coś, tutaj dobrze się pokazał, tutaj kazał kibicom Flamengo kupić książki i mu dać o historii. Widziałem, to jest takie, wiesz, nie chcę mówić pod publiczkę, ale też i dobrze się z nim rozmawiało, bo... A on to robi sam, czy on ma... Wiesz co, nie wiem, ale wiesz co, uważam, że miał, jeżeli chodzi o trenerkę, wiedzę jako trener, mega. Uważam, że naprawdę pojęcie miał duże. A czemu momentami to tak słabo wyglądało? W sensie to był za krótki czas, kiedy on był? To tak najłatwiej powiedzieć, nie? No, wiesz, no ja uważam, że czasami niektóre mecze, chociażby takie jak ze Słowacją, na mistrzostwach Europy, no to my bez trenera powinniśmy wyjść i zagrać zdecydowanie lepiej niż zagraliśmy, no więc... Ty też. Wiesz co, no i tak, no zgadza się, wiadomo, mówimy tutaj o błędzie, tak, który gdzieś to wszystko obrazuje, no bo jakbyś sobie, ja nie chcę mówić, że zagrałem dobry mecz, ale gdyby nie było tego błędu, no to pewnie ten mecz nie byłby zły w moim wykonaniu, no bo jak patrząc na ilość odebranych piłek, ilość podaniach do przodu, ilość celnych podań. Patrząc na statystyki, to wiadomo, że to jest... Natomiast wszystko przyćmiewa... Jestem obrońcą, jak saper. Popełnię jeden błąd. Ty miałeś z nim kontakt ostatni w którym momencie? Miałeś jakieś pożegnanie, coś takiego? Nie, pożegnania nie miałem. Wiesz co, no był u mnie w Genui na kolacji... Nie pamiętam, kiedy to było. Październik, listopad? Przed listopadem chyba jakoś. Potem było zgrupowanie ostatnie w listopadzie i to był ostatni czas, kiedy miałem kontakt z trenerem. Okej. Okay. I... Ten pierwszy dzień, to co to było za uczucie? Wiesz co, tak my tak sobą gadaliśmy, takie dziwne, nie? Bo tak w sumie śmialiśmy się, znaczy śmialiśmy się, no wiadomo, że no, nie możesz podejść do tego normalnie. Śmialiśmy się z tych wszystkich czy memów, czy z jakichś tekstów, czy z jakichś filmików, no to jest rzecz normalna. Natomiast tak w głębi, no to była taka trochę złość, że coś zaczęliśmy, tyle słów zostało podanych, a tak na dobrą sprawę, wiesz, no to nic nie miało znaczenia. No właśnie wiesz, to mi w ogóle nie pasuje. W sensie pasuje pod całej historii, ale jakby to nie było pasującym elementem, że on tak regularnie bodźcował na zasadzie, że jesteśmy narodem, który musi wspierać tą reprezentację i tak dalej. No, tak że on też powtarzał, on też powtarzał, że mamy być razem, że jesteśmy razem, jedną grupą, że on chce tutaj zrobić... I to mu się udawało, bo te nasze, że tak powiem, zażyłości w grupie były na naprawdę niezłym poziomie i ta drużyna naprawdę była taka scalona jedność. No a na końcu się okazało, że generał opuścił statek, wiesz, gdzieś jeszcze, który nie dopłynął do brzegu, no więc to jest tak, ale natomiast z drugiej strony, no to jest piłka, to jest życie i on, wiesz, nie jest z nami związany, on emocjonalnie nie jest Polakiem, więc jakby z drugiej strony, no nie kierował się sentymentami, nie? Kiedy najlepiej się czułeś w kadrze? Wiesz co, najlepiej się czułem... Wiesz, chodzi mi o taki ludzki fan, nie, że jestem tu. Co, oprócz tego, że przez ostatnie 5 lat nie zagrałem na swojej pozycji ani razu,
no to ja w tej karze czuję się dobrze. Mhm. Poza tym jednym elementem? Poza tym, że no tak na zasadzie jako prawy obrońca nie zagrałem od bardzo dawna, bo za trenera Brzęczka grałem na lewej obronie. No tak. Potem byłem środkowym obrońcą. Więc no tak, oprócz tego, że w grupie czuję się fantastycznie, mega ekipa, naprawdę gdybym nawet miał do wyboru jeździć tam do końca, a nie grać, to nie jeździł za każdym razem, okay. bo to jest coś fajnego tam być. Natomiast takim fajnym miejscem było przed Mistrzostwami Europy teraz, gdzie byliśmy wszyscy razem z rodzinami, fajnie zorganizowane po tym czasie covidowym, gdzie tak byliśmy zamknięci, każdy w tych hotelach, taki trochę powrót do normalności to był. No to taki był moment fajny, no. A najgorszy moment? W sensie, nie najgorszy, że jakieś, wiesz, tragiczne wspomnienia danego dnia, tylko taki, że w tej karze nie czułeś się swojo. Czy wiesz, to po euro miałem takiego kaca moralnego, no, takiego... Po tym euro? No, wszyscy mieliśmy, tak, rozmawialiśmy, że kurczę, no, trochę jeszcze zabrakło szczęścia, trochę tutaj to, tu jakiś błąd, tu to, a tak na dobrą sprawę, my w każdym z tych meczów mogliśmy ugrać więcej, nie? Bo ze Słowacją w zasadzie, no co, stały fragment gry i błąd. Gdyby nam ten screener nie strzelił z głowy, no to ja uważam, żebyśmy strzelili tą bramkę. Bo w drugiej połowie ich, no, gdzieś tam ich zepchnęliśmy. Czerwona kartka, gol. No takie rzeczy, wiesz, gdzieś małe, które naprawdę mogły czasami zamienić wszystko, nie? Więc to był taki to, że ja nie wierzyłem, że to się tak skończyło. Bo oczekiwaliśmy od siebie więcej, chcieliśmy dać więcej, no a na końcu po prostu wyszło jak zawsze. No. Powiedziałeś takie określenie, które chyba idealnie odwzorowywało kadrę za trenera Brzęczka. Pamiętasz, co powiedziałeś? Nie, to nie powiedziałem z tobą. Nie wiem, nie przypomnę sobie. A co myślałeś teraz? Myślałem, jak streamowaliśmy z Lisim, to coś mówiłem, że dupka z tyłu, ale nie, to nie to. Nie, żywe memy, o to mi chodziło. A. No to też, prawda, nie? No dostawało się trenerowi naprawdę za nas. Co my byśmy nie zrobili źle, to jemu się dostawało, nie? Ja mogłem krzywo kopnąć piłkę i była trenera wina, a to... Na tym poziomie, no to się też wymaga czegoś od nas, nie? I wiesz, no po meczu widzieliśmy, że zagraliśmy źle my, że trener oczekiwał czegoś innego, a my wracaliśmy do autobusu i wiesz, przeglądałeś Twittera, no i widziałeś na 10 tweetów 9 było o trenerze, nie? To prawda. I jakby, no my też, wiadomo, śmialiśmy się z niektórych, no bo... Trudno nie. Trudno nie, bo były genialne niektóre. No ale też, wiesz, gadaliśmy między sobą, mówimy, kurde, no dostaje mu się za nas, nie? I to takie było... Wiesz, nic nie możesz z tym zrobić, no bo już lawina ruszyła, a jak lawina ruszy, no to już tego nie zatrzymasz. Nie odwrócisz, no. No i to się dało też odczuć, nie? Że taka polska reprezentacja zrobiła się takim żywym memem, że jakby wygrasz mecz, to się śmieją, że jak my wygraliśmy ten mecz. A jak przegrasz mecz, to się śmieją, że przegrałeś ten mecz. Więc jakby co byś nie zrobił, i tak są... I tak się śmieją, więc jakby tak było. I to było tak w sumie niefajne, nie? Bo za trenera Nawałki naprawdę przeżyłem to, że ta reprezentacja była... w jakimś stopniu takim punktem odniesienia, takim punktem szacunku, że ludzie nas szanowali. I to my robiliśmy na boisku, ale też takie podejście do reprezentacji było inne, a w tamtym czasie było naprawdę totalnie odwrotnie, nie? Jasne. Jak teraz nie było trenera przez miesiąc bity, to ty chciałeś, żeby był Czesław Michniewicz? Wiesz co, nie miałem żadnych. Mówiło się o trenerze Nawałce, mówiło się o trenerze Michniewiczu. No, w sumie jeszcze się nie mówiło w sumie. No w sumie się nie mówiło, no. Mówiło się jeszcze o Janie Urbanie, mówiło się o zagranicznych trenerach. W głębi duszy, jak zobaczyłem, że zwolniony jest trener Sousa, w sensie, że odszedł, no to z kilkoma osobami rozmawiałem i powiedziałem tak, że z polskich nazwisk jest Michniewicz i jest Nawałka. Okej. Okay. Bo uważam, że trener Michniewicz pokazał W21, że jest zadaniowcem, że potrafi wygrać mecz, pojedynczy mecz, że musi wygrać ten mecz i go wygrać. Wygrał tak z Portugalią na barażach, zrobił awanse tam gdzieś na... Potem Belgia, Włochy. Belgia, Włochy. Więc pokazał, że potrafi grać z największymi, z lepszymi czasami od siebie. A trener Nawałka zna nas, tą reprezentację, jak nikt inny. Więc jakby te dwa nazwiska wydawały mi się najbardziej realne, sensowne. Bo jakby cię przywitał Adam Nawałka teraz? Z jakim nastawieniem? Myślę, że dobrym. No tak, ale nawet nie mówię o tobie, tylko wiesz, o co mi chodzi, że jakby było pierwsze zgrupowanie reprezentacji, to wszyscy na misia, mam wrażenie. No tak, na pewno. Taki byłby klimat. No, na pewno tak, wiesz, na pewno też otoczka by się zmieniła trochę w reprezentacji, dookoła reprezentacji, no wiesz, no trener Nawałka jakby kojarzy się z czasami dobrymi. Tak. I jakby to też w ludziach dałoby na pewno jakąś tam nadzieję. Matikerz do siebie przekonał ciebie, czy jednak to pierwsze zgrupowanie było dla ciebie trudne? Ta nasza grupa go przyjęła, poszliśmy tam
kilka razy na golfa, pogadaliśmy, więc bardzo w porządku w gościu. Ja uważam, że jesteśmy trochę inni. Mhm. On też gra na wahadle, dużo czasu w Aston Villa grał na wahadle, teraz gra jako prawoobrońca, bo grają w czwórce. Na pewno jesteśmy różni i tutaj tak bym to zostawił. Z drugiej strony, no nie gra w Realu Madryt, nie? No tak. Nie jest to gość, no słuchaj, no grasz w Aston Villa, fajnie, no ja gram w Sampdorii, no. W porządku, gościu, nie jestem typem, który będzie kopał pod nim dołki, czy źle o nim mówił. Jeżeli zagra dobrze, to powiem, słuchaj, no zagraj super. Okay. Jeżeli zagra źle, no to powiem, no zagraj źle. Jesteś w porządku gościem, dopóki będziesz w porządku, ja będę w porządku dla ciebie i tyle. Uważam, że w piłce nożnej nie ma sentymentów i patrzymy na dobro, tak jak wspomniałem. Gdyby ktoś mi powiedział, że mogę jeździć do końca życia na reprezentację, to bym jeździł. Claudio Ranieri to jest taki trener, który ci ufał i ty jemu też ufałeś? Widziałeś, że on przyszedł z dużej piłki? Tak, tak, no wiesz, no dla mnie to jest wyjątkowy trener i zawsze będę go wspominał w samych superlatywach. Więc gdyby zadzwonił do mnie, że potrzebuje mnie tu i tu, idę za nim w ciemno i na boisku też zawsze za nim bym poszedł. Więc to była taka osoba, którą zawsze będę miło wspominał i bardzo chętnie jeszcze kiedyś bym z nim sobie popracował, bo zdarzyliśmy się wzajemnie takim szacunkiem i ja to czułem. Trener zresztą szanował wszystkich, bo naprawdę wyjątkowa postać. Różnica wiekowa między nim a kilkoma innymi trenerami jest spora, natomiast jestem ciekawy, jak on potrafi być tak długowieczny nadal. Ma niesamowitą pasję. Wiesz, mu się dziwię, że on jeszcze jest, że mu się chce. Bo jakby ma spokojnie pieniążki na to, żeby sobie prowadzić spokojne życie i tak dalej, więc jakby no to wiesz, czasami z jednego klubu odchodzi, zwalniają go, drugi odchodzi i tak dalej, swoje w piłce już wygrał, a on dalej to do tego ciągnie, więc to jest taka no pasja po prostu, widać, że ten człowiek nie potrafi przeżyć bez piłki. Jaki był rywal, który na tobie zrobił takie wrażenie, że cholera to jest w ogóle inny poziom we Włoszech? Wiesz co, no Insigne na pewno. Mhm. Niewygodne do krycia. Były takie indywidualności jak, nie wiem, Papu Gomez, były Boga. Jasna sprawa. Najwięcej meczów przeciwko Milanowi chyba grałeś. Inter też dużo. Napoli, no wiadomo. Napoli, tak. To typowo. A przeciwko Zielkowi jak ci się gra? No zawsze nieprzyjemna ta strona ich tam jest. Czy Insigne, Marco Rui jeszcze był, Zielu, no to są panowie piłkarze, którzy naprawdę tą piłką operują i nie jest łatwo. No. Wracając do takich kwestii jak twoje kontakty piłkarskie, to najciekawsze osoby, których masz numer telefonu, to kto? Nie wiem, Bruno Fernandes. Mhm. Byliśmy razem. No a teraz gra w Manchesterze za niezłą kwotę go kupili, więc no więc to na pewno jest osoba, która gdzieś gra najwyżej z tych, z którymi ja miałem okazję być na boisku. Mhm. Jose, czy nie? Kto? Jose. Mourinho? Mhm. Nie mam numeru. Nie masz numeru. Tylko maila. nie mam numeru. Wiesz co, no ciężko mi teraz uwierzyć, no nie mam numeru Leo Messiego. Pewnie gdybym popytał dwie, trzy osoby, to bym potrzebował, bym załatwił, ale... mam numer Roberta Lewandowskiego, o, słuchaj. Cenny numer. Wiesz, no mi się przyda numer może do zawodników, którzy teraz jeszcze grają, nie wiadomo jak. Mhm. A za kilka lat może będą pełnić rolę jakichś dyrektorów sportowych, jakichś trenerów. Nie wiem, Fabio Quarrarella, Antonio Candreva. Więc jakby Fabio to chyba wszystkie drzwi tutaj otwiera, nie? No w Genui na pewno, no. Ty też? Czy jeszcze nie aż tak? No zależy co potrzeba, no. Myślę, że na pewno sporo tutaj w tym mieście już zrobiłem. Trochę tych występów mam. Jestem kojarzony i raczej z dobrej strony, więc myślę, że sporo bym tutaj mógł załatwić. Bo jak my sobie rozmawiamy w takim klimacie, no to jesteś i do pośmiania się, i do opowiedzenia czegoś, i jakby grzeczny, luźny. A to społeczeństwo Sampdorii, mówię o kibicach, i w sumie drużyna też, jak ciebie odbiera? Też w podobny sposób, nie czy ty dojrzałeś do takiej roli faktycznie kapitanu? No ja nie przychodzę do szatni, nie traktuję wszystkich z góry i nie. No wiadomo, ale wiesz też o wiesz co, no ja też nie jestem, uczę się tej roli, bo to jest też dopiero dla mnie nowa rola i bycie kapitanem w drużynie obcokrajowcem i kapitanem czasami to też nie jest łatwe. Też muszę w sobie jakby te cechy przywódcze w jakimś stopniu uwolnić. To mi dużo daje i jakby czuję się z tym dobrze, ale uważam, że mógłbym jeszcze robić więcej i lepiej.
Wiesz, ja nie lubię, jak ktoś wchodzi do szatni i przed meczem krzyczy, nie wiadomo co. Ja jestem raczej taki, że wiem, co mam robić, jestem spokojny, bo wiem, co mam robić. Ja nie muszę krzyczeć, żeby się zmotywować przed meczem. Ja nie mam krzyczeć przed meczem, ja mam krzyczeć na meczu. Mhm. Więc jakby nie potrzebuję tego. Poza tym ja też więcej robię, niż mówię. Nie jestem typem zawodnika, którego mocno słychać w szatni. Ale jak trzeba, to właśnie trzeba czasami zabrać ten głos i powiedzieć, co myślę. Więc tego, to nad tym elementem trzeba popracować. I tak w zasadzie, no to daje mi też dużo pewności siebie to. Takie, że no, ta opaska na ręku, no mimo wszystko, że to jest tylko opaska, ale daje to trochę pewności siebie. Jak faktycznie we Włoszech rozpoczyna się mecz i kapitanowie do siebie podchodzą, to czujesz taki respekt od nich na zasadzie, że jakby jesteśmy na tym samym poziomie, wiesz, renomy? No, nie wiem, na przykład będąc w pierwszym czy drugim roku w Sampdorii wydawało się, że jestem anonimowy, a nie wiem, podchodzi do mnie Chiellini i mówi do mnie po nazwisku, ja tak? po pseudonimie i jakby pyta, co tam u mnie, nie? Więc jakby na zasadzie, wow. Że no wiesz, no we Włoszech jest tak, że oni wszystkich znają, bo się dużo analizuje przeciwnika, więc oni wszystko o tobie wiedzą i to tak wygląda. Ale to super, bo Szymon Marciniak właśnie też mówił, że wiesz, do niego podchodzi Chiellini przed meczem Ligi Mistrzów i Simon coś tam, ale to sędzia. To trochę inaczej sobie układasz relację, a z tobą by nie musiał, nie? Jak byłeś wtedy jeszcze anonimowy. Nie, no jakby to było dla mnie takie, że ja się odwróciłem i mówię, wow. Że on mnie kojarzy, nie? Wiesz, graliśmy też Polska-Włochy, też do mnie podchodził i zawsze tam coś powiedział, więc też mnie kojarzy. A jakie są twoje relacje z Cristiano? Chyba dobre, no. Normalne. Bardziej on mi zaszedł za skórę niż ja jemu. Czym? Kopnął mnie dostał żółtą kartkę. Ja nigdy go nie kopnąłem. Nigdy w życiu? No nie kopnąłem go nigdy na faul. On mnie zawsze kopie. No okej. Okay. Czyli jak ktoś komuś podpadał, to faktycznie on tobie. No grając w Legii, to ani gola nie strzelił. Tutaj musiałbym sięgnąć pamięcią, czy przeciwko mnie jak grał, to grał, strzelił gola. Bo nie, na pewno w jednym meczu byłem na trybunach, bo miałem kontuzję, to strzelił. W drugim też, bo byłem pauzowany za kartki. Nie grałem dużo meczów z Juventusem. No właśnie z Juve masz mało, to fakt. To też bo patrzyłem. To był stadion, do którym ja dopiero chyba w trzecim sezonie zagrałem pierwszy mecz. Zawsze albo kartka, albo kontuzja, zawsze mi mecz z Juve wypadał. A szkoda. Wtedy sobie myślałeś pewnie, nie? A Cristiano na boisku jest jaki, jak na ciebie stricte grał? Taki podpuszczacz? Nie wiem, czy podpuszczać, wiesz co, no był taka, bardziej był na zasadzie, starał się uśpić, tak może w sumie trochę, że taki był spokojny, z boku wycofany, a potem gdzieś tam szukał tego momentu. Si. Buon caffè, Carlo. No, nie wiem, tak, grazie. A posto così? Si, grazie. Prego. Więc jakby ten Ronaldo był taki, wiesz, on też był, to też był inny Ronaldo niż z czasów jeszcze, nawet by chociażby tych meczów, które zagraliśmy z Legią w Realu. To, że on troszeczkę też się przewartościował i troszeczkę też przebranżowił, że tak powiem. Bardziej się stał napastnikiem niż takim skrzydłowym, nie? No bo pamiętam, że wtedy dzień przed meczem chyba, przed rewanżem na Legii się widzieliśmy tam w sportsbarze i robiliśmy jakiś wywiad pół godziny właściwie tylko o nim. W sensie o tym, jak ci się na niego grało, jak analizujesz jego. Ty byłeś taki totalnie sfokusowany, nie? Na to, że jakby wiedziałeś, jak jego upilnować, albo jak próbować go upilnować. Wiesz, no, dla mnie to był najlepszy zawodnik, przeciwko jakiemu grałem, no więc tak. Jakby dla mnie to było duże wydarzenie. Będąc w Legii, grając, nie ujmując nikomu, z jakimiś klubami typu mniejszymi, typu Termalika czy cokolwiek, a za chwilę przychodzisz grać z Realem Madryt. Więc jakby no, to jest rzecz duża i dla mnie to było wtedy takie wow i jeszcze wiesz. To było takie, że go analizowałem mocno i bardzo go gdzieś tam bardzo obserwowałem i jakby to każdy jego ruch gdzieś śledziłem, no ale skończyło się dobrze. Mhm. I miałeś kiedyś w swoim życiu historię, gdzie się bałeś? Czegoś? Mhm. Pewnie w samolocie najbardziej. No nie lubię latać samolotami. Ale nadal ci to zostało? Już teraz mniej, wiadomo, ale kiedyś miałem takie dosyć mocne turbulencje nad środkiem oceanu i to tak było nieprzyjemnie bardzo. I tak przeleciało przed oczami trochę, czy nie? No, trochę się bałem. Trochę tak no, stanęło wszystko, nie? Tak. Wiadomo, że to były tylko turbulencje, ale aż takie mocne dosyć, że tam się część osób gdzieś tam poprzewracała, gdzieś tam coś, okay. Ten, więc tak dosyć mocno. I sam leciałeś, czy z kimś? Nie, ze znajomymi lecieliśmy. Byliśmy w Meksyku i wracaliśmy z tego Meksyku, więc dosyć liczną grupą byliśmy. Osiem osób. O czym sobie myślałeś wtedy, czy raczej razem się trzymaliście? Wiesz co, o czym ja myślałem, nie pamiętam. No, trzymałem zupę, bo miałem taką zupę, jak gorący kubek coś i trzymałem ją tak, że potem miałem całą rękę poparzoną.
No a obok siedziała moja Maja, więc tak on miał trochę pretensji, że jej nie przytulam. Okay. Bo miałem tak, siedziałem, jak się coś dzieje w samolocie, turbulencja jakieś czy coś, to zawsze trzymam fotel naprzeciwko, nie wiem dlaczego, a drugą trzymałem tą zupę. I te turbulencje były i nagle Maja mówi, że chociażbyś mnie przytulił. I ja mówię, no kurczę, no widzisz, nie mogę. Tak, Mam zupę, no. No to tak pół żartem, pół serio, ale trochę mi tam rzeczywiście przeleciało. Twoje wejście do kadry wyglądało inaczej niż na przykład puchacza Modera? No inaczej, no. Inne czasy trochę i to tak, wiesz, no inna grupa. Wiesz, jak w zasadzie można powiedzieć, że my teraz jesteśmy tą grupą wiodącą. No ja, wiesz, Klisi 31, ja 30 za chwilę, więc no to już jesteśmy takimi osobami, które już tych meczów mają trochę po pierwsze, po drugie, no nie jesteśmy jeszcze najstarsi w tej kadrze, no bo jest i Lewy, Glikson, Szczena, Krycha, są starsi od nas. Ale jakby to my jesteśmy tą grupą taką, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że wiodącą, ale taką, którą jak oni wchodzili, no to my byliśmy najliczniejszą na pewno i wiesz, decydujemy o jakichś tam pewnych czy wyjściach, czy o czymkolwiek, nie? A jak ja byłem, no to wiesz, był i Artur Boruc, był Kuba Błaszczykowski, był Piszu. Ile lat grałeś z Arturem Borucem w kadrze? Wiesz co, ja nie wiem, czy byłem może z nim jakieś tam kilka meczów, no ale też ja byłem na pożegnaniu Jurka Dudka w Krakowie, grałem przeciwko Liechtensteinowi, byłem na pożegnaniu Boruca w Warszawie i byłem na pożegnaniu Fabiana. Ciekawe, że Szczęsnego jeszcze zaliczysz Wojtka, czy już nie? On cię może przebić, nie? Wiekowo. No, bramkarz inaczej. No, pytanie, jak długo będzie chciał grać w reprezentacji, nie? No tak, to inna kwestia. To też jest inna kwestia, widzisz, Fabian już skończył, a jeszcze... Które pożegnanie najciekawsze było? Dla ciebie Fabiana, nie? No Fabiana, no najlepszy kontakt miałem z Fabianem, najwięcej z nim gdzieś tam przeżyłem, więc na pewno to była osoba, którą najmilej wspominam, nie? W sensie tak najmilej, no najlepiej ją znałem, więc dla mnie to było tak... Tym bardziej, że Fabian jeszcze nie musiał kończyć i to tak... On podjął taką decyzję, natomiast... Nie, no serio, jakby on teraz jeszcze chciał, to by mógł. No nie, no wiadomo, że tak. No jeszcze jego forma jakby powoduje do tego, że może realnie walczyć o numer jeden w bramce. Wiadomo, że on czuł już coś innego, już też inne priorytety, więc taką decyzję podjął i trzeba to szanować. No. Jasne, jasna sprawa. A jeśli chodzi z kolei o Artura Boruca, ile zdań wymieniliście podczas tych wszystkich zgrupowań? Co, pamiętam jedną śmieszną historię. Moje pierwsze zgrupowanie, jedno z pierwszych, nie pamiętam, poszliśmy gdzieś na... Wygraliśmy mecz i wszyscy na kolację mieliśmy, na imprezę, na kadrze. No wiesz, no ja, my młodzi, tak chcieliśmy trochę może, nie że oszukać, ale szukaliśmy może, że, nie wiem czy wyjść, że może być afera z tego, trochę tacy przestraszeni byliśmy. No a Artur chyba wtedy wrócił po tej aferze w kadrze i jakby on... Lwowski, tak? No chyba tak, i on jedyny nie szedł na tą imprezę. I siedział na takim fotelu przy recepcji i widział, że my się tam kręcimy młodzi, w tom i we w tom, a Artur tak usiadł i mówi, kurwa młodzi, jak wy mi nie pójdziecie na nową imprezę, to jesteście skończeni. I poszliście. I poszliśmy, no. Pomógł nam w decyzji. Bo mi się przypomniała istotna rzecz, może jak się zatrzymamy, to ci szybko to puszczę. Byłem dzisiaj u tego barbera i jak usłyszał, że Bereszyński, to właśnie wiesz, o tak, chcę pozdrowić, coś tam pokazał ten tatuaż, nagrał do ciebie filmik krótki, to ci zaraz pokażę, ale gadam z nim. Tak wiesz, myślałem, że dobra, jak ja użyłem nazwiska już Bereżyński, to on tak załapał i dalej będzie, wiesz, w bajerkę leciał, a on, no tak, to jest mój ulubiony piłkarz zdecydowanie w Sampdorii, a tutaj był Linetty, był Kownacki, ale Kownacki to gruby i słaby, nie? Taki roast mu zrobił, ale bardzo sympatyczny, ale taki roast mu zrobił, natomiast to chyba tutaj wypłynęło to zdjęcie, nie? Jak Kownacz był taki tak. Bokiem leżał. Niefortunne zdjęcie, no. I pewnie poza była niefortunna, no ale też no pewnie... Pewnie troszkę ponad, nie? Dawid coś tam zdawał sobie z tego sprawę w tamtym czasie. Pewnie tak. Ciao capitano, come stai? Tutto bene? Ascolta, la mia domanda è, visto che Pierre non vuole il contratto, chiuderei la tua carriera alla Sampdoria? Grazie. Czy to jest to właśnie, o czym rozmawialiśmy? Tak, dał mocno. Czy zakończę karierę w Sampdorii? Wiesz co, no ja do 34 roku życia mam kontrakt, ale to nie jest mój ostatni kontrakt, ja będę grał dłużej, więc... Zobaczymy, ciężko mi cokolwiek... Możesz go pozdrowić po prostu. Pozdrawiam i saluto. Dzięki śliczne Dzięki. Za dzisiaj. Dzięki. Rozbierzemy cię tylko z tego mikrofonu. Tak.